Przechodzimy do punktu 6c, druk numer 5. Proszę Państwa, tutaj w punkcie 4 mieliśmy ulicę Mazowiewicza, ale pan Ireneusz Lisiak, który de facto monitorował to razem z inspektorem, oceniał tą sytuację. Sam powiedział, że to zadanie jest nierealizowane. Punkt 3 jest realizowany tylko pod warunkiem, że spółdzielnia odstąpi, a raczej nie odstąpi, bo sfinansuje część, która miała być na terenie ich gruntów. Dlatego zostawiamy to zadanie jeszcze, bo ono cały czas ma, mamy nadzieję, że zostanie zrealizowane. I dodajemy punkt 4 i 5. Punkt 4 to jest dokładnie 20 metrów kwadratowych co do centymetra, bo można to powiedzieć płytkami chodnikowymi. Krótki fragmencik chodnika na Rusznikarskiej, Tesco. W chwili obecnej jest wzruszony przez korzenie, w ogóle nie do przejścia, a stanowi skrót i chcemy go dostosować do potrzeb osób niepełnosprawnych, tak żeby móc go odnowić przy okazji. I punkt 5 jest pokłosiem prac, które MP zrobił jako odtworzenie stanu poprzedniego. W efekcie końcowym zrobił dużo ładniejszy chodnik, który w chwili obecnej jest wykorzystywany w większości jako parking przez samochody, ponieważ jest to bardzo szeroki chodnik. Natomiast samochody parkują w tak chaotyczny sposób, że nie sposób przejechać tamtędy w żaden sposób. Jeśli się chce przejechać na przykład wózkiem walizkim, albo jakąś, no, albo z dzieckiem, ale to jest uchwała. Jednym sklepie nie da, to ma zwykły. Pani Beatko, tutaj sklep nie nazywa się Leviathan, to jak? To jest Habitec i Campol. I Campol. Campol, to proszę to zmienić, bo to jest, po prostu my nie widzieliśmy, jak się nazywa. To jest dokładnie na wylocie Stachiewicza. Bardzo dziękuję, bo tam szkoda tego chodnika. Pani Beatko, ja proszę, żeby potem w razie jakbyśmy przekręcili nazwę, żeby udowodnić to. No i tutaj próbujemy to odgrodzić tak, żeby przynajmniej osoby na wózku mogły przejechać na przystanek do sklepów i do przejścia dla pieszych. Ale oczywiście, jeśli uda to zachowanie funkcji parkingowej na pozostałej części, no bo to jest też potrzebne. Czy są pytania do tej uchwały? Nie widzę, w związku z tym poddaję do głosowania. Kto z Państwa jest za, proszę o podniesienie ręki. Jednogłośnie 15. Dziękuję. 15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących.